Halo? Halo, ale kto mówi? Hej, mam na imię Marko i dzisiaj porozmawiamy o filmach. A dokładniej o filmach, które powodują, że włosy jeżą się na głowie. Oto moim zdaniem 5 mrożących krew w żyłach filmów. Numer 1. Nie bój się ciemności reżyserii Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Czyli tego samego gościa, co nakręcił na przykład Labirynt Fauna. Nie bój się ciemności opowiada o dziewczynce, która odkryła, że w jej domu mieszka ktoś jeszcze. A raczej coś jeszcze. Chyba nie ma gorszego uczucia niż to, gdy wydaje ci się, że w twoim domu jest jeszcze coś, o czym nie wiesz. Jakiś nieproszony gość. Na przykład, zaraz, czy ta szklanka aby na pewno tutaj stała? Chyba muszę pozmywać. Nieważne, przejdźmy do filmu numer 2. Matt? Who put these things under the floorboards? Udręczeni to film opowiadający o rodzinie, która przeprowadza się do, jak się później okazuje, nawiedzonego domu. Nawiedzonego, a może to tylko objawy szaleństwa głównego bohatera. Zawsze zastanawiało mnie, co by było, gdybym to na przykład ja zaczął widzieć potworne rzeczy. Ale tylko ja. Wow! Co to jest? Słucham. Ale ty przed chwilą... Numer 3. Nadprzyrodzony pakt. Can you see mommy? Yeah. Mommy, who's that behind you? Główna bohaterka stara się uporać ze swoją przeszłością, a zjawiska nadprzyrodzone jej w tym nie pomagają. W tym filmie niesamowicie podoba mi się cisza. To takie dziwne narzędzie, które jest niezwykle często wykorzystywane w horrorach. Po prostu nagle robi się niezwykle cicho. O, kawa. Wow. Numer 4, a propos ciszy, śmiertelna cisza. Jamie? Lubię, gdy w filmach, tak jak w rzeczywistości, nikt nie wierzy, że może dziać się coś dziwnego. Czy ktoś by uwierzył, że ten śmieszny, pluszowy jeż mógłby dokonać mordu? Gdzie on się podział? I na koniec powiedzmy coś zabawniejszego. Wrota do piekieł to horror posuwający tą konwencję, powiedzmy, do granic absurdu. W pewnych momentach nie wiedziałem, czy śmiać się, czy bać. Ale w tym wypadku to dobrze. Jedna z nauk, która płynie z tego filmu, to to, że zawsze możesz trafić na jakąś babcię, która rzuci na ciebie klątwę i będziesz miał przewalone. Halo? Halo, kto mówi? Masz 7 dni. Zaraz. Masz 7 dni. Masz 7? No bo nie odpisywałeś na fejsie. Musiałem mnie zauważyć. Wiem, że widziałeś. Klątwa! Wow. A na koniec moje filmowe pytanie na dzisiaj do was. Czy lubicie oglądać horrory? Jeśli tak, jaki jest wasz ulubiony? Napiszcie w komentarzu na dole. Miłego dnia i do zobaczenia w piątek.